Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy trzeba się urzenić i wychodzić za mąż, czy nie. Zapraszam. W starożytnym Rzymie młodzi mężczyźni, którzy odmawiali ożenku, byli karani przez prawo cywilne. Czy miało to sens skąd w ogóle taki pomysł? Czy świadome i dobrowolne nie żenienie się ze strony mężczyzny, niewychodzenie za mąż ze strony kobiety jest czymś grzesznym. Czy każdy człowiek ma obowiązek, aby ożenić się lub wyjść za mąż? To są pytania, które wbrew pozorom dosyć często są ustawiane, to znaczy kapłani dosyć często jednak słyszą takie pytanie, czy to jest obowiązek, czy to nie jest obowiązek. Tutaj pojawia się często z jednej strony Księga Rodzaju i pierwsze przykazanie, jakie pada wobec człowieka, nowo stworzonego człowieka, bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Z drugiej strony padają słowa świętego Pawła, który mówi, że chciałbym, żebyście wszyscy byli tak jak ja i tutaj ma ewidentnie nam Myśli właśnie nie żonaci. Ale nie wszyscy tak mogą, nie wszyscy tak potrafią żyć. To jest parafraza słów świętego Pawła, ale ona wielokrotnie jakby w różnych zdaniach, w różny sposób zostaje wyrażona. A więc jest obowiązek, czy nie ma obowiązku? Dzisiaj posłuchamy odpowiedzi, którą daje nam święty Tomasz z Akwinu. W suplemencie do trzeciej części znajdziemy kwestię 41 i od niej sobie zaczniemy. Ja będę tutaj tak tłumaczył na żywo, ale bardziej streszczał na żywo. Myślę, że to jest bardziej adekwatne słowo. A więc pierwszy artykuł w tej kwestii jest zatytułowany Czy małżeństwo? Wynika z prawa naturalnego. Czy zobowiązuje w prawie naturalnym? Utrudnio, matrimonium si de jure naturali. Czy ono jest w prawie naturalnym? I co odpowiada Święty Tomasz? Odpowiada on, że coś może być w prawie naturalnym na dwa sposoby. Z jednej strony, jako pewna konieczność, przykład, który Święty Tomasz podaje, to jest ogień, który koniecznie musi unosić się do góry, czyli powiedzmy taka konieczność wręcz fizykalna, która wynika z prawa natury, jest zapisana i niejako natura ciąży do tego z taką nieodpartą siłą. Drugi sposób, jak coś może być w wyprawie naturalnym, święty Tomasz wyjaśnia, drugi sposób, jest taki, że natura odczuwa pewną inklinację, ale jest to jeszcze zależne od ludzkiej woli. I tak święty Tomasz mówi, jest w przypadku cnót. Człowiek odczuwa skłonność do tego, żeby praktykować sprawiedliwość, ale potrzeba jeszcze aktu woli do tego, żeby zdecydował w konkretnym przypadku, że będzie postępował sprawiedliwie. I w tym drugim sensie, mówi nam święty Tomasz, małżeństwo jest w prawie zawarte, w prawie naturalnym. To znaczy człowiek odczuwa do tego bardzo wyraźną, naturalną inklinację, bardzo wyraźną potrzebę wejścia w taki związek małżeński, ale wymaga to jeszcze aktu woli. Święty Tomasz wyjaśnia dalej, że natura skłania się do małżeństwa ze względu na dwa punkty, i są to dwa cele małżeństwa. Czyli, z jednej strony, dobro, jakim jest potomstwo, a z drugiej strony, drugie dobro małżeństwa, i drugi cel małżeństwa, czyli wzajemna miłość. I pomoc. Święty Tomasz pisze w tym artykule, że człowiek jest istotą społeczną, naturalnie potrzebuje uzupełnienia i odbywa się to również w sposób szczególny, właśnie w sakramencie małżeństwa. A więc. Pierwsza odpowiedź brzmi tak: małżeństwo jest zawarte w prawie naturalnym, nie na sposób jakiejś fizykalnej konieczności, która byłaby niezłomna, nieugięta, nieustępliwa, tylko na sposób czegoś, co musi później zostać przez wolną wolę człowieka wybrane, a do czego natura skłania się ze względu na dobro, jakim jest potomstwo i ze względu na dobro, jakim jest wspólne życie, jakim jest wzajemne uzupełnianie się. I tutaj tego nie należy. Bagatelizować tego drugiego punktu i sprowadzać go tylko, powiedzmy, że do czegoś takiego y, romantycznego. To jest również rzecz taka stricte racjonalna. To znaczy, y, człowiek jest tak skonstruowany, że potrzebuje y, kogoś. Y, z kim będzie się docierał, to znaczy potrzebuje kogoś do wyrabiania w sobie pewnych cnót, pewnych umiejętności, do korygowania swoich niedoskonałości. Jest to życie we wspólnocie, jest dla człowieka bardzo korzystne. Człowiek, który żyje gdzieś tam zupełnie na odludziu, to jest człowiek, który może swobodnie praktykować wszystkie swoje śmiesznostki dziwne, przyzwyczajenia, które z czasem mogą się przerodzić w rzeczy, które są w jakiś sposób no, szkodliwe, niewłaściwe dla innych powiedzmy może nawet odrażające. To właśnie dzięki życiu w jakichś wspólnotach, z których Tą najbardziej podstawową jest właśnie rodzina. Wyrabia się mnóstwo naszych zdolności, umiejętności, pomaga to człowiekowi również na bardzo wielu poziomach się rozwijać. Zanim przejdę do kolejnego artykułu, jeszcze jedna uwaga, która powinna była być uwagą wstępną. Ten materiał bardziej kieruje się do mężczyzn, w pierwszej linii kieruje się do mężczyzn. Dlaczego? Dlatego, że to mężczyzna jednak jest zwyczajowo, kulturowo i naturalnie tą stroną, która inicjuje wejście w jakiś związek. To pomimo jakby wszelkich jakichś politycznych przekonań, filozoficznych przekonań, każdy praktycznie odbiera kobietę, która się narzuca mężczyźnie jako coś dziwnego, jako coś raczej odrzucającego, i zupełnie naturalnie, spontanicznie tak to odbieramy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety tak to odbierają, i nie jest to przypadek, nie jest to tylko kwestia jakaś tam kulturowa jest to również tak głęboko na takim poziomie powiedzmy hormonalno-biologicznym zapisane, że to mężczyzna będzie walczył o, to, o tą kobietę, że to mężczyzna będzie dowodził, że jest tym odpowiednim dla tej właśnie kobiety. I jest to, można powiedzieć, na takim poziomie nawet stricte biologicznym ugruntowane i dlatego też to pytanie, ta kwestia jest bardziej skierowana do mężczyzn, bo to w dużej mierze od ich decyzji zależy, czy będzie właśnie podejmował tą walkę. W przypadku kobiety sytuacja jest trochę inna, to znaczy ona za bardzo nie może tej walki sama podjąć. To znaczy, walki w sensie takim, nie może za bardzo próbować tego mężczyznę w jakiś sposób zdobyć, bo zniechęci go w ten sposób, gdy będzie próbowała. Dlatego bardziej. W pierwszej linii będzie ten materiał skierowany do mężczyzn. Co nie znaczy, że zachęcam, żeby kobiety teraz wyłączyły ten materiał, wręcz przeciwnie, myślę, że wiele informacji będzie bardzo potrzebnych, bo gdy mówię w pierwszej linii, to nie oznacza tylko. Oto też jest taka ciekawa rzecz. Bardzo często ludzie tego nie rozróżniają. To, to wielokrotnie już się z tym, z tym spotkałem w moich materiałach. To mówiłem, że coś jest w pierwszej linii. Na przykład, właśnie, że małżeństwo jest w pierwszej linii dla zrodzenia i wychowania potomstwa. To pojawiało się mnóstwo komentarzy. Ksiądz powiedział, że małżeństwo jest tylko. No nie, to jest co innego. W pierwszej linii to nie jest to samo, co tylko. I jeśli ktoś tego nie rozumie, to warto się zastanowić nad swoim życiem, bo chyba trzeba. No nie wiem, na poziomie intelektualnym wrócić do szkoły podstawowej i pewne mm, podstawowe zdolności logiczne nadrobić, logiczne w sensie rozumienia zdań, rozumienia słów, które są wypowiadane. Teraz artykuł drugi w tymże zagadnieniu. Święty Tomasz zadaje sobie pytanie. Utrum matrimonium carat sub precepto. A więc, czy małżeństwo zobowiązuje, czy małżeństwo jest, obowiązuje każdego jak przykazanie? Czy to jest przykazanie Pana Boga, gdy mówi, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, czy to jest przykazanie jak w dekalogu, czyli ścisły obowiązek, tak jak czci ojca swego i matkę swoją, po prostu każdy musi to zrobić. To jest pytanie, które zadaje sobie Święty Tomasz. Jak brzmi odpowiedź? Święty Tomasz odpowiada, że coś może czego się natura może popychać na dwa sposoby? Coś może być naturalne na dwa sposoby. Z jednej strony także jest to koniecznie potrzebne do doskonałości jednostki. I tak jest z pewnymi podstawowymi umiejętnościami, które człowiek musi nabyć. Człowiek musi nauczyć się mówić, musi nauczyć się chodzić. Są to pewne umiejętności, które są konieczne dla każdej jednostki. Człowiek powinien wyrobić sobie pewne podstawowe cnoty. Jest to również naturalne, konieczne dla rozwoju jednostki. Człowiek musi utrzymywać się przy życiu. Jest to również konieczne dla dobra jednostki. Drugi sposób, jak i natura do czegoś nas zobowiązuje, to są rzeczy, które są konieczne dla dobra całego społeczeństwa, a nie dla dobra każdej pojedynczej jednostki. Albo w pierwszej linii konieczne dla dobra społeczeństwa. I tak święty Tomasz mówi, że konieczne dla istnienia społeczeństwa jest, konieczna jest agrikultura po łacinie. To znaczy, myślę, że zrozumiałe również po polsku: kultura agralna, jeśli tak to należy określić, a więc uprawianie ziemi. Jest konieczne dla utrzymania społeczeństwa przy życiu, natomiast nie każdy musi się tym zajmować. I święty Tomasz mówi, że małżeństwo również wpada pod ten drugi przypadek, czyli jest konieczne dla ludzkości jako całości, ale nie jest ściśle konieczne dla każdej poszczególnej jednostki. No i tutaj dochodzimy do tego, dlaczego święty Paweł zachęca do tego, żeby żyć w stanie bezrzędnym. On nie zachęca do tego dlatego, że tak będzie ludziom łatwiej i przyjemniej. On zachęca do tego po to, żeby poświęcić się służbie bożej. Wyjaśnia to, że w przypadku kobiet, mówi o tym, że ta, która jest zamężna, będzie troszczyła się o to, żeby przypodobać się mężowi. Ta, która będzie niezamężna, będzie mogła troszczyć się tylko o o sprawy Boże. I pojawia się u Świętego Pawła również ten argument takiej, powiedzmy, zwykłej troski. To znaczy, że ten, który żyje w świecie, musi się troszczyć o te sprawy doczesne, a ja bym chciał Wam tego oszczędzić, ale to również nie jest w duchu lenistwa, bo Święty Paweł wyjaśnia, po co się, dlaczego dobrze jest nie troszczyć się tak bardzo o sprawy doczesne, po to, żeby oddać się kontemplacji, po to, żeby oddać się służbie Bożej, po to, żeby oddać się dla apostolatu, dla Głoszenia słowa Bożego. On sam mówi, że tak jak ja, chciałbym, żebyście żyli tak jak ja. Święty Paweł, nie dlatego, nie dlatego nie wchodzi w związek małżeński, że jest leniem, tylko dlatego, że jest wielkim apostołem, dlatego, że całe swoje życie oddaje służbie Bożej. I tak to również święty Tomasz wyjaśni. Mianowicie tłumaczy on, że dla dobra społeczeństwa, tak samo jak konieczne jest, żeby ludzie wchodzili w związki małżeńskie, tak samo konieczne jest. Również, aby część tego społeczeństwa oddawała się życiu kontemplacyjnemu, oddawała się służbie Bożej, żeby były, mówiąc językiem ewangelicznym, zarówno Marię, jak i Marty. To są te Marię i Marty z Betanii, czyli zarówno ta Maria, która siedzi u stóp pana Jezusa i go słucha, jak i ta Marta, która uwija się przy rzeczach doczesnych. I tak jak pan nasz Jezus Chrystus powiedział, Maria wybrała lepszą część, ale jednak nie gani Marty i każe jej usiąść u swoich stóp tylko. I jedna i druga ma swoje własne zadanie. A więc podsumowując, czy małżeństwo zobowiązuje w, zgodnie z samym prawem naturalnym? Tak, ale nie każdą poszczególną jednostkę? Czy to oznacza, że człowiek może po prostu sobie powiedzieć, a nie chce mi się wschodzić w związek małżeński? Nie, to oznacza, że człowiek może zrezygnować z tego wielkiego dobra, które wynika z samego prawa naturalnego, jakim jest związek małżeński, dla wyższego dobra, jak to mówi święty Tomasz, ze względu na oddanie się kontemplacji, jak to mówi święty Paweł, aby poświęcić się w służbie Bożej, żeby być jak ta maria, która jest u stóp Pana Jezusa i tylko wsłuchuje się w Jego słowa. Tak, pewna część społeczeństwa powinna się temu oddać po to, żeby łaski. Swoją modlitwą ściągać na ten świat, po to, żeby Słowo Boże kontemplować i je przekazywać również dalej. Tak, w tym sensie wtedy jest to dozwolone, żeby nie zrealizować tego, do czego naturalnie człowiek jest zobowiązany. A więc, gdy człowiek ze względu na swoje własne lenistwo i wygodnictwo postanawia sobie świadomie i dobrowolnie, bo ocenie moralnej. Podlegają tylko te uczynki, gdzie świadomy i dobrowolnie podejmuje jakąś decyzję na zasadzie, że tak mi się nie chce wchodzić w związek małżeński. Z drugiej strony no nie oznacza to, że człowiek ma teraz brać kogokolwiek pierwszego, lepszego do związku małżeńskiego, które się nawinie, bo tak, bo mam taki obowiązek. Oczywiście, że nie i oczywiście nie o to chodzi, żeby właśnie panicznie szukać i, i, i wchodzić właśnie w pierwszą, lepszą taką okazję. Oczywiście ten wybór małżonka, małżonki jest wyborem... Niezwykle odpowiedzialnym, gdzie można zrujnować i swoje własne życie, i czyjeś inne życie, kogoś innego życie. A więc jest to rzecz niezwykle ważna, niezwykle doniosła. I na pewno nie jest lepiej brać kogokolwiek. Byle kogo pierwszego lepszego niż nikogo. Oczywiście to musi być naprawdę bardzo świadoma i przemyślana decyzja, więc nie o to chodzi, żeby teraz panicznie każdy szukał swojego partnera, swojej partnerki i wchodził w związki małżeńskie, bo po prostu trzeba. Ta decyzja jest bardzo ważna, bardzo doniosła i bardzo trudna i trzeba ją naprawdę bardzo dobrze rozważyć. Ale jednocześnie należy o tym pamiętać, że jest to coś, do czego jesteśmy zobowiązani na mocy Bożego przykazania, wypowiedzianego jako pierwsze przykazanie, można powiedzieć, wypowiedziane do ludzkości przy jej stworzeniu. Można ze względu na wyższe dobro poświęcić się służbie Bożej, rozważaniu wiecznych prawd. Tak, ale nie, nie można sobie tak po prostu zlekceważyć tego obowiązku, tego Bożego przykazania. Nie można go sobie zlekceważyć ze względu na to, że po prostu mi się nie chce, co nie znaczy, że trzeba za wszelką cenę znaleźć kogoś i, i, i zbyle w kim w ten związek wchodzić. Myślę, że część osób oglądających ten materiał to będzie również przypadek trochę inny, to znaczy będą to młodzi mężczyźni, którzy z kolei będą mieli negatywne doświadczenia na zasadzie, że próbowali nawiązać jakąś znajomość, raz, drugi, trzeci, czwarty i w ogóle się to nie udało i wtedy to te, ci mężczyźni będą sfrustrowani, że na te kobiety dzisiaj to w ogóle nie chcą wchodzić w związki małżeńskie. A więc e, jeśli jesteś drogi widzów takiej sytuacji, to zachęcam do e, autorefleksji, do zastanowienia się, co zrobiłem nie tak warto na przykład popytać znajomych. Jeśli mamy jakichś bliskich, bliskich przyjaciół, warto ich zapytać, słuchaj, dlaczego, co ja robię nie tak? tak? Bo może tak być, że człowiek, człowiek w tych relacjach jest po prostu bardzo nieporadny i zasadniczo jest dobrym, szlachetnym człowiekiem, ale nie bardzo potrafi nawiązywać takich relacji i warto wtedy popytać kolegów, znajomych, czy ja coś robię nie tak. Być może jestem w jakiś sposób, jak ten słoń w składzie porcelany, za bardzo się narzucam, jestem w jakiś sposób niedyskretny i po prostu odstrasza to wszystkich. Po prostu trzeba tutaj takie rzeczy wiedzieć, badać, sprawdzać, sprawiać, że. Ma się również więcej do zaoferowania. A więc, jeśli taki mężczyzna nie może znaleźć żony, to na pewno warto też się zastanowić nad takimi zupełnie praktycznymi rzeczami, to znaczy doskonalić się w tym, co robię, tak żeby, żeby. Być kimś, kto przynajmniej w jakiejś dziedzinie wyróżnia się, to jest zawsze rzecz, która jest bardzo, bardzo korzystna, jeśli chodzi o takie zawieranie znajomości. Mężczyzna, który czy niezależnie od tego, czy to jest kwestia mechaniki samochodowej, czy poezji, czy stanowiska w korporacji, jeśli jest czymś naprawdę dobry, jest naprawdę szanowany w swoim środowisku, to bardzo, bardzo sprzyja zawieraniu takich, takich relacji i zawsze to gdzieś tam podnosi, powiedzmy, że takie notowania mężczyzny w takich relacjach. Przy okazji podzielę się zupełnie inną myślą, zupełnie innym spostrzeżeniem a propos funkcjonowania naszego kanału. Otóż rzuciło mi się w oczy ostatnio coś nowego, mianowicie pojawili się użytkownicy, którzy Część z nich była już od dawna, ale ich działanie się, się nasiliło, którzy no, moim zdaniem zachowują się w sposób, który sugeruje, że jest to bardziej trolling niż faktycznie korzystanie z kanału. I mówię o tym po to, żeby podzielić się refleksjami i też ewentualnie zapytać, czy coś warto w takiej sytuacji szczególnego robić. Jakich użytkowników mam na myśli? Mam na myśli takich użytkowników, którzy mm, piszą komentarze, które zupełnie nie są związane z tematem materiału. I które są krytyczne, ale nie tylko z jednego punktu widzenia. Czyli użytkownik, który potrafi napisać komentarz zupełnie poza tematem, raz z punktu widzenia jakby atakującego, ale ze strony, powiedzmy w uproszczeniu, modernistycznej, gdzieś tam posłuszeństwo wobec papieża, coś tam jeszcze i cały długi elaborat, a pod innym filmem z kolei z punktu widzenia sedowakantystycznego. Atakować z punktu widzenia sedowakantystycznego, albo w ogóle gdzieś tam z punktu widzenia ateistycznego. Zdarzyły się faktycznie takie przypadki, i. Jednocześnie pod tymi komentarzami one się pojawiają i od razu, dosłownie po, po, w tym samym momencie, w którym się pojawiają, od razu ma pięć łapek w górę. Gdzie w tym momencie tam minęła, minęła minuta, tak i od razu nawet nie ma, nie ma żaden inny komentarz, nie dostaje, nie dostaje tylu łapek w górę, i później ta liczba łapek już nie rośnie, tylko na samym początku dostaje 5-8 łapek, i później już przez kolejny, przez kolejny miesiąc nie ma tych łapek w górę więcej spada ten komentarz na dół, czyli raczej ma łapki w dół, ale pojawia się natychmiast, jakby właśnie nie, trochę niezrozumiały sposób w sensie, że ta sama osoba argumentuje z zupełnie różnych stanowisk, i jednocześnie od razu jest tych łapek bardzo dużo. Jedną taką osobę zablokowałem, co poskutkowało tym, że od razu za pół godziny pojawiły się trzy zupełnie inne działające dokładnie w ten sam sposób. I mówię o tym właśnie po prostu po to, żeby się podzielić, być może ktoś ma jakieś doświadczenia i wie. Czy trzeba coś z takimi sytuacjami robić? Czy po prostu takie osoby się ignoruje? Czy to wskazuje na, na jakiś, jakiś, powiedzmy, w cudzysłowie, atak z jakiejś specyficznej strony? Ja zupełnie nie wiem, natomiast dla mnie jest to po prostu dosyć zaskakujące. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.